klausimas, atsakys Andžejus Petrovskis žydų popsaniem. Na vašo atpovė, na vašo pitanio atpovėdžių da Andžejus Petrovskis žydų popsaniem. Ir mūsų kalba pasakys šiandieną mūsų aplikuotoje Ginta. Nuo daroma atpovė Ginta. Все по-ангельскому. Чи ви розумієте? Зачну молитву своему учителю. И сразу тесак тели, по отсвят своему учителю. И пропоную просто тихо отложить своему учителю. Не одна сварба, коса вардас. Не важно, как он почему дыма. Ты ему йодвайся кровь про меня. Нех, его дух молитвши за мне. O net jei aš kalbėsiu susitapatinu su šitą mažą asmenybę. Na, va, iš tie bandamų iš svoj malį, ja, iš svoj malėgoje. Tegu jūsų sąmonė vis tiek girdė iš to, kas yra tikra. Niek vaš kūnus slyši to, co jis pradžyra. Ile mamy czasu, czy mamy wygrać? Dużo. Sago, dołk wyjku. Sago, to wyliga wyjku. Takie... Maybe. Maybe, I will say. Yeah, 15. So we have 15 minutes. And... Taigi mes turim dabar 15 minučių. Mamo 15 minučių. Ir tas 15 minučių galim praleisti. Praleisti kartu žiūrėdami į tai, kas yra meditacija, kas yra realybė. I te 15 minučių mi možemo spendžiči razam. Observujem, pač observujem na to, co jest v meditaciji, co je rzeczywistość. Kadangi jau čia man to taip atsitiko, kad manęs paprašė pasakyti šitą kalbą, aš nenoriu veltui išvaistyti laiko tam, kad jūs atsipalaiduotumėt nuo meditacijos ir pasiklausytumėt tik tai žodžių. Nie paprašyti mūsų to nuovaldį karmę, a я не хочу, чтобы вы тратили бы час и разлюжнили бы слухая моих слов и разлюжнили бы от медитации. Тогда я хочу просто поделиться
atsakymu, kuris man padeda, bent kartais sąmonę grąžinti į realybę. Do tego chcę podzielić się tym nauczeniem, które czasami pomaga mi wrócić do rzeczywistości. Nes visiems čia matyt, visi čia susirinko dėl tos pačios problemos. Visi sako, mes čia patiriam ramybę, bet na, jinai prapuola, kažkur pradingsta, jos čia kažkur kitur nėra, tik tai bepriuosi, išvažiuojam į miestą, viskas nebėra. Bo chyba wszyscy przyjechaliśmy po to, żeby osiągnąć jakiś spokój, że my przyjeżdżamy i doświadczamy jakiś spokój, a później żalimy się, że jak wracamy do miasta, to znowu tracimy ten spokój. Aš tiesiog supratau čia, kad visa tai yra ne tai, kad ramybė prapuola, bet kad mes turim daug iliuzijų apie ramybę. Ale problem jest nie w tym, że znika spokój, ale że my mamy bardzo dużo iluzji o spokoju, błędnym poglądem spokoju. Todėl dabar aš ir sau, ir visiems, galų gale čia yra tas pats. Do tego i sobie, i dla wszystkich, a w końcu to jest to samo. Siūlau pasinaudoti šitais mokytojo Eckhart Tolle metodais. Proponuję Wam użyć te nauczyciele Eckhart Tolle metodami. Taigi pirmas dalykas, ką siūlau padaryti, tai išgirsti tylą. Pierwsza rzecz, co proponuję, to usłyszeć ciszę. Tada kažkas atsiranda. Įstaičiši zapštis iš čia pajamė. Mintis atsiranda tyloje. Pajavišia myšlį v čiši. Ciszy jest bardzo dużo przestrzeni. Ty mokytas Eckhart Tolle, styla yra vieni iš vartų į tikrovę, o erdvė, pajusti kūnų savo erdvė, yra kaip antri vartai. I uczyciel Eckhart Tolle mówi, że cisza to jest jedna brama do rzeczywistości, a swoim ciałem poczuć przestrzeń to jest druga brama. Galime erdvę pajusti kiekvieną savo kūno ląstelę. Galime pirmą prestižinį počiūtį, ką galime činčią savo čiavą. Kiekvienam netgi jausme, nors atrodo jausmas kartais suformuoja tokį tokia kaip ir forma, kiekvienam jausme taip pat yra tai. I v každom odsūčiu tež jest šešči. Štai dabar aš jaučiu kažkokį susijaudinimą ir aš galiu pasižiūrėti tiesiog jį ir pajusti erdvėjimą. Ja čiūjo teraz jakąš konfuziją. Czuję też przestrzeń.
yra raktas. Damė atvės kliūč. Aš žiūriu jausmą ir pradedu suvokti erdvę jame. Я бачу на учуще і почну дощвячати пшещенді. Тоді навіть можна юсти, як кунас відповідає. Висікрепимося це тинка. Тоді можна чути, як тіло розв'южнеться. Ir vėje yra tokie, toks virpėjimas. В tai чешені є такі рух. Рушення. Galima sakyti, toks gyvybės virpėjimas. Можна повідати, що так і рух життя. Так зробило би, що воно сподобалося. Багато лагодне почуття. Švelnesnis už visus kitus pojūčius. Nu, aš žinau, kad bažiai valgodina iš įmė. Ir galima jausti kūną absoliučiai visur, nuo ausų iki kojos pirštų. То, що можна чути всюди, від кінця уш до пальців. Ir kitaip pasakius, man labai patinka šitas žodis, nes mes visada ieškom kokio nors ten nušvitimo ar ten sąmonės išsiplėtimo. Мені сломали мурас, бо ми любимо так, то слово «ощвіцення» чи «отварче мислу». Чи ті жоді такі гражу, скатаєсь на попросту її уждень? І те слово сон таке ладне, що вони, якби, мені дає побачити сенс тих слов. Labai patinka žodis neutralumas. Mane bardzo podoba šie slova neutralni, neutralniš. Labai gera nuoroda, ko iš tikrųjų reikia ieškoti. To napravda slova, ona skazuje na to, co napravda šia šukač. Arba nereikia ieškoti. Arba čia būtų čia rašukač. Nes mes galime dar sakyti, kad tylos galbūt nėra, mes jos nejaučiam, arba erdvės nejaučiam įtampo, yra susispaudimas kažkoks. Nu, mes žinom, nėma tyšimą, nečiūjama, arba nėma apšešenį, jį nečiūjama. Jis jėk iš matienčiai, jėkis matienčiai. Bet negalim sakyti, kad nėra tos, to neutralumo, kuris iš esmės yra buvimo pagrindas. Nemožem mūsų, že nėma tai neutralnoščių, kurie jėst fundamentum
бычья. И с ними. Kiedy ja przez 4 lata pierwszy raz przyjechałem do Wepry. Aż na rejonu świeciło. Ja chciałam oświecenie. Kadangi visada visada suteikia tai, ko mes norim, tai nuėjau kartą prie upės ir kažkas atsitiko. Wszechświat nam daje to, co my naprawdę chcemy i jeden raz poszłam powiedzieć, że coś się stało. I aż nie supratau, co atsitiko, tylko prisimenu, kad mačiau labai aiškiai dangų, medžius, upę. Ja nie zrozumiałam, nie wiem co tam dokładnie stało, czyli widziałam bardzo jasno niebo, drzewa, rzekę. Ir turbūt dažniausiai taip nutinka visiems. Tai ar subaimėjau tos pojūčius, tą patirtį, kuri buvo tik tai patirtis, tik jausminė patirtis su tuo, kas yra tikra. Мне так стало, что же я помолила на то досвідчення і жечі з тим, що є знаправда. Man atrodo, kad svarbi ta laimė, ta vaikiška laimė, tas laisvės pojūtis. Мне гляндало, що важне є то щенще, то учуче вольнощі. Bet visada buvo klausimas toks, kas atsitiko, nes iš esmės buvo dėl to, kad kažkaip kažkas viduje žinojo, kad yra tik tai pojūčiai, kad tai nėra esmė. Але є питання, що ще стало, бо все ж в шотку мені не мовило, що це сон тільки досвідчення, що це не є сильна речі. Ти трохи ще ніякого не оригіналі, всім спомощі просіляда, і все тоді вийкоси, якщо tie, kurie vaikėsi visokių šiaip gyvenimo malonumų ir pasaulietinių dalykų, tada pradeda vaikytis dvasinių patirčių. Ar tokių vanys original nebuvo, kada visi tokie žiūrėčiai stančia į užinį, kad sustaišė, to ljudžiai začinojo, jak darniai donžyvi po takie švietskie przyjemnosti, to potom donžiau po takie duchovo przyjemnosti. O tos patirtis yra neką svarbesnės negu, nežinau, tos gražios patirtis, jos iš esmės yra tiesiog gražios patirtis, jos ir nieko daugiau nėra. Ale v tých došvedčeniach to oni sú važnejšie, oni sú milé došvedčenia, oni sú tylko sú milé došvedčenia, nic tam viac nemá. Todėl mano kvietimas toks ir būtų, kad nesureikšminti to buvimo net be privas. Do tego moja rada to byla by kind of don't put much emphasis on the meaning of being in the prey. Of what? Don't put much emphasis on the meaning in being in the prey. Well, I think Gintas herself can help us. Nie akcentujcie zbyt mocno znaczenia bycia tutaj w prey. Nieko čia iš tikrųjų nėra, čia yra vieta, kurioje mes galim pabūti tyloje. Bo nis tu tai specialnai, o tas miestas, kde mes galim pabūti tyloje. Ir pastebėti tai tą, dėl to aš vadinčiau tai neutralumą. Ir paobservuoju, kad tam neutralumas. Ir
Ir už to viskas kyla. Jis taip už visko pajarčia. Bet mes negalim sakyti, kad kaip už to nėra. Ale nie możemy powiedzieć, że w innym miejscu tego nie ma. Wszyscy my słyszeliśmy, że to jest to, co my jesteśmy. Aš tik dabar šiomis dienomis supratau, kad didžiausias sumišimas yra tas, kad protas negali to žinoti. Ale ja tylko teraz te dni zrozumiałem, że największa konfuzja jest w tym, że umysł nie może tego widzieć. Galima to būti, bet negali to žinoti. Można tym być, ale nie można tego widzieć. Tego šito neįmanoma suprasti. Tego to jest niemożliwe zrozumieć. Nes jeigu ateina mintis, aš esu tai, jau tai yra nebe tai. Jeśli przychodzi myśl, że ja jestem to, to to już nie jest to. Pierwsze, aišku, gali ateiti mintis, kad taip, aš žinau, aš esu tai, bet aš to nejaučiu, tai aš nesu tai ir visokie tokie apmąstymai. I to pojawiają takie myśli, że ja wiem, ja jestem to, ale ja tego nie czuję. Tada, na, man tada reikia daugiau retreatų sėdėti ir medituoti daugiau ir nežinau, aš čia dar nieko, aš čia dar naujokas. Tada začinasi tokį mišlinį, že možda vien tai čia retreatų šėdžiai, že aš esu nova osoba, počiom kujonsa ir nesimės zūmė, tak nukia. Ir va, tada būtent tas dvasingumas, tas toks dvasinis ieškojimas ir tampa ego pagrindu, kurio ego išsilaiko. I wtedy ta duchowość staje się jakby fundamentem dla ego, na tym ego trzyma się. Ty to sok? Kiedy tylko posiedzieć, to a że są tej, muszę są tej. Możemy tylko wierzyć, że ja jestem to i wy jesteście to. Netgi jeigu jūs to nejaučiat, jūs vis tiek negalite to prarasti. Na, o tai jeigu jūs tego nedošvirčiačiai, tai jūs kada nemožečiai tego strašiai, zgubičiai. Dziękuję bardzo za wspaniałą mowę darmo. A czy już pójdę darmo z kogo? A właściwie za rodzaj warsztatu medytacji. O, būtent už tokį meditacijos paskaitą, tokią paskaitą. Nes važiuojame visokiai meditacijai, nes man labai čikavo, susikalbėjo iš instrukcijų, kadangi turime meditacinį atsiskyrimą, tai čia daug naujų visokių instrukcijų, nuorodų atsirado. Jeżeli macie jakieś pytanie, to ja teraz chętnie je usłyszę i spróbuję odpowiedzieć. Ale jeżeli macie jakieś pytanie, to mielej posłuchajcie i mielej postaramcie odsakić. I have a question. I instruct new people who come to the Zen Center. Aš instruktuoju žmonės, kurie ateina. Lietuviškai. Lietuvenija. Gerai, tai aš lietuviškai sakysiu. Aš lietuviškai sakysiu. O darbas yra pakalbėti su žmonėm, kurie ateina į centrą. Moja funkcija jest provodzenie nowych ludzi. Tak, instruktować nowych ludzi, które nowych osób, które przychodzą do środka. Vienas toks ponas tiesiai manęs paklausė, išklausęs viso to, ką mes čia darome, sako, o kokia praktinė nauda visų šitų pratybų? Jeden pan mnie prost tak i zapytal, kiedy slukal mojich tych instrukcijų, a jaka praktična kožiš z tych všiskih rzeči, kde robite? Ir aš išgirdau save verblenant. I ja usłyszałem, że no tak, tak trudno idzie ta odpowiedź. To jest dla to paties praktykarmu.
savo įmį, o su kapsą. Ir iš jo veido aš supratau, kad jis liko nusivylęs mano atsakymą. Ir jis atvejo, že on praktikui dla vas, dla innych, a ten čovėk byl niekby nezadovolion. Kažin, koks būtų geresnis atsakymas? Jaka lepša byla būtų povič? No vlastne. Po tym čase, či už si ho znalazmeš? Praėjus tiek laiko, ar jau gal atradai tą atsakymą? Kaip aš galiu jums padėti? Jak moga vam pomoc? Taka mała uwaga, ja mówię po polsku, jak zauważyliście, że to jest krótsza droga do tłumaczenia. No, teraz ja bym poprosił, kad suprastu ir draugai atvykę iš Lenkijos, ir tada, i tris kalbos. A więc czego najbardziej chce ludzka istota? Kuo labiausiai nori žmogiška būtybė? Czego? Laimės? Ko? A, šeštė. O, bardzo dobrze. A čego najbardziej chce uniknąć? O ko labiausiai nori išvengti? Kančios? A, čerpienė. Tak jest, bardzo dobrze. Taip, yra, labai gerai. Ostatecznie to, co my tutaj praktykujemy i studiujemy, jest droga do prawdziwego szczęścia, czyli do prawdziwej realizacji ludzkiej istoty, jego potencjału. To, co my tutaj veikiam, co my studiujemy, to jest kelias i tikrai laimę, i visišką savęs, kaip žmonių realizavimą, kaip žmogiškų būtybių realizaciją. Cała nauka Buddy pojawiła się w momencie, gdy Budda uświadomił sobie, że ludzkie istnienie, takie zwykłe ludzkie istnienie opierające się na lgnięciu i gromadzeniu rzeczy, daje dużo cierpienia i nie przynosi ostatecznej satysfakcji. To jest Budda z mokima się atsirado, to taki Budda pamatė, kad to žmogiškas gyvenimas, kaupiant, siekiant visokių daiktų, jis atneša daug kančios ir neatneša iš tikrųjų tos žmogiškos satisfakcijos. A więc jak zrozumiał, že te rzeczy nie dają satisfakcji, po prostu je zostawił. Ir kai jis suprato, kad tas kaupimas daiktų, jis neatneša pasitenkinimo, jis tiesiog jį atsisakė. I z wielkim pytaniem wyruszył na poszukiwanie prawdziwego szczęścia. I z dużym klausimu išėjo ieškoti tikros laimės. Zrozumiał, że nie osiągnie go, jeżeli nie znajdzie odpowiedzi na swoje podstawowe pytanie. Czym jestem? I suprato, kad jis nepasieks tos laimės, jeigu neatsakysi tą fundamentalną klausimą, kas aš esu. A więc wiemy, że po wielu poszukiwaniach, po wielu latach poszukiwań i różnego rodzaju praktyk, ostatecznie zostawił wszystkich swoich nauczycieli i postanowił, że sam o własnych siłach musi odnaleźć to rozwiązanie. I pagaliau po ilgų ieškojimo, įvairių praktikų, jis paliko visus savo bendražygius ir visus mokytojus ir apsisprendė, kad jis pats savo jėgomis atras tą galutinį atsakymą. Wtedy usiadł pod tym słynnym drzewem, zwanym Bodhi. Tada atsisėdo, bo to žymių medžių, vadinamų Bodhi medžių. Z wielkim ślubowaniem, że nie zostawi tego miejsca, dopóki nie odnajdzie ostatecznego rozwiązania. Prisiekęs, kad nepaliks tos vietos, kol neras to galutinio atsakymo į tą klausimą. Wszyscy znamy tę historię. Visi žinom tą historię. A więc pewnego poranka, gdy jego umysł już był naprawdę dojrzały, ir vieną rytą, kai jau jo protas buvo tikrai pribrendęs. Tak jak jabłko, ogrzewane przez długi czas słońcem. Kaip obolys, ilgai šildomas saulė. Przychodzi czas, że naturalnie spada. Ateina laikas, kai taip natūraliai obolys tas nukrenta. Tak, gdy on pewnego poranka zobaczył poranną gwiazdę. Taip ir Buda, kai vieną paryčių pamatė tą rytinę žvaigždę. Jego umysł tak jak to jabłko. Jo protas taip kaip tas obolys. Jo tvarumšė.
I wtedy powiedział, ach jak wspaniale, wszystkie istoty już to posiadają. I powiedział, kaip nuostabu, visos būtybės tai jau turi. Czyli posiadają tą pełną szczęścia, prawdziwą naturę. Kad visos būtybės jau turi tą pilną laimę. Ale ponieważ nie są, ponieważ jej nie znają i nie są jej świadome, krążą nieustannie w pułapce stworzonej przez samych siebie. Kadangi jie, žmonės nepažįsta tos laimės, kurią turi savyje, tos pilnatvės. Kadangi jas nepažįsta, tai jie, reiškia, tokiose spastose suka ir suka ratus spastose, kurios patys yra ir sukūrė. Nemogą znaleźć nei vyjścia. Ir jie neranda iš jų išėjimo. Včiągają v nią jeszcze innych. Ir įtraukia dar į tos spastus ir kitus. I unieszczęśliwiają i siebie i innych. I podara nelaimingus i sebe ir kitus. Tylko dlatego, że tego nie znają. Vien dėl to, kad jie nežino to. Tak więc cała nauka Buddy i cała nasza praktyka, którą ostatecznie tutaj mamy też, visas Buddhas mokymas, bazuje dokładnie na tym. Remiasi. Odnosi się do tego pierwotnego doświadczenia. Jinai remiasi tuo pirminiu, ta patirtimi, ta pirminia patirtimi. A więc buddyzm i również Zen uznaje, że zjawiska, rzeczy ostatecznie nie mogą przynieść ci prawdziwego spełnienia. Buddyzmas i Zen sako, kad daiktai i įvairūs reiškiniai jie niekados neatneš tos gyvenimo pilnatvės. Tylko urzeczywistnienie tego wewnętrznego światła Twojej prawdziwej natury może to szczęście dać Tobie i może pomóc Ci również pomóc innym być szczęśliwym. Szczęśliwymi. Tylko tas atradimas, tas vidinės šviesos, kuri yra mumise, jinai gali atnešt laimę mums ir taip pat kitiem žmonėm. Dlatego Dzogchen Sanim mawiał, kiedy Twój umysł jest czysty, todėl besansenimas sakydavo, kad tavo protas yra švarus. Šteinštė zavšė bendžė padaužę za to. Laimė visada seks paskui tave. Ale gdy tvoj umes nie jest čisti, bet kada tavo protas nėra švarus, navet v najspanjalšim, najpiekniejšim miestu na tym švietė nie može znaleźć šteinštė. Bet netgi pačioj puikiausiai šito pasaulio vietoje tu nerasi tikros laimės. A więc ostatecznie praktykujemy po to, żeby być szczęśliwi. Galiausiai praktykujemy dėl to, kad būtumėm laimingi. Ale działa to również tak, że jeśli my jesteśmy szczęśliwi. Bet tai taip pat veikia taip, kad jeigu kai mes tampame laimingi. Stajemy się naturalnie dobrzy i współczujący i działający naturalnie dla dobra innych. Kada mes tampam laimingi tokiu būdu, tai mes natūraliai tą tampam ir patys geri, ir užjaučiantis kitus, ir veikiantis kitų labui. To dlatego mówimy, todėl sakome, jak mogę ci pomóc. Kaip galiu tau padėti. Ponieważ szczęście dla mnie to bardzo niebezpieczne. Todėl laimę mam yra labai pavojinga. Okay. To tak jak Ginta powiedziała, bardzo łatwo może stać się to fundamentem ego. Tego typu duchowość dla mnie. Laimę mam, kaip sakė Ginta, labai gali tapti pagrindu ego auginimo. Gdy zaczynasz bardziej interesować się pomocą innym, sam uwalniasz się od swojego ciężaru też. Kada pradė rūpintis kitais, tai natūraliai reiškia tu tokiu būdu išsprendė, ar galima sakyti, palengvinė ir savo dalį, išsprendė dalį savo problemą. Kiedyś widziałem film o jakiejś ceremoniale tibetańskim. Kažkada mačiau tokį filmą apie kažkokį tibetą ceremoniją. I ten ceremoniał był prowadzony przez jakiegoś wysokiego lamę. Ta ceremonia vedė kažkoks aukštas lama. A więc no dużo kolorów, bajerów i tak dalej, prawda? Jak to w Tybecie. Daug spalvų, daug to vaizdingumo. Kaip Tybete. Ostatecznie nie do tego zmierzam. Bet nie apie też noriu kalbėti. Na zakończenie tego filmu ten lama sobie jedzie na takim mule czy osiołku. Pabaigoje. Kamera go tam
pabaigoje rodo, kaip tas lama važiuoja ant mulo, ar ten siliuko kamerą įfilmuoja. W pewnym momencie on zbliża się do tej kamery lub ta kamera do niego. Jest artėja, paskui vienu momentu jis priartėja prie tos kameros, o gal ta kamera prie jo priartėja. I mówi swoje ostatnie przesłanie. Ir sako savo paskutinę žodį. Mówi, buddyjska recepta na szczęście jest bardzo prosta. Sako, buddyjstynės receptas laimė yra labai paprastas. Jeżeli pragniesz szczęścia dla siebie, jeigu trokšti laimę sau, nigdy go nie znajdziesz. Niekada jos neras. Ale jeżeli pragniesz go dla innych, bet jeigu trokšti laimės kitiems, znajdziesz je również dla siebie. Bet ja ras tada ir sau. A więc bardzo często, gdyby jesteśmy pytani, dlaczego praktykujesz, odpowiem tak. To jest taka koszerna odpowiedź w naszej szkole. Jak mogę ci pomóc? Albo dla ciebie. Mūsų mokykloje yra toks įprastas atsakymas, tai klausiu, kodėl praktikuoji, tai kaip gali tau padėti, arba dėl tavęs. Ale prawda jest taka, że sami również stajemy się szczęśliwi. Praktykujemy dla naszego szczęścia. Bet tiesa yra tokia, kad mes irgi tampam laimingesni. Mes praktikuojame, realiai mes praktikuojame dėl savo laimės. Ponieważ w prawdziwej naturze nie ma rozróżnienia na ja i inni. Nėra padalinta į aš ir kiti. To jest to samo. To yra tas pats. Okay. Ale z technicznego punktu widzenia dobrze jest odpowiadać, jak mogę ci pomóc. Dla ciebie. Więc jeżeli będziesz komuś wyjaśniał praktykę, to bardzo proste wyjaśnienie. Jeżeli kažkam aiškins savo praktyką, to labai paprasta. I dociera do każdego. I tai pasiekia visus. Praktykujemy, bo chcemy być szczęśliwi. Praktykujemy, nes norim būti laimingi. Ale nie wierzymy tak bardzo, że zewnętrzne rzeczy, które pojawiają się i znikają, niczego ostatecznie nie możesz zatrzymać na długo, przyniosą ci to szczęście ostatecznie. Bet tikim, kad tie išorniai daiktai, kurie atsiranda ir išnyksta, kurie iš tikrųjų negali išlaikyti, kad jie mus padarys laimingi. Wierzymy bardzo mocno, że nasz umysł u swoich źródeł, w swojej prawdziwej naturze posiada tą uszczęśliwiającą jakość. Kad mūsų protas, to jest savo ta proto prigimtis, jinai turi tą savybę daryti mus laimingus. Następnym razem możesz spróbować w ten sposób. Kita kartę galiu tutaj pobrać. Dalai Lama powiedział też fajną rzecz. Dalai Lama i pasakė vieną gerą dalyką. Szczęście to nie stan posiadania, ale stan umysłu. Tai laimė tai nėra turėjimo būsena, o proto būsena. To dlatego buddyści czyszczą swój umysł. Dėl to buddhistai valo savo protą. Jeszcze jakieś pytanie? Aš norėjau paklausti, buddhizme ir kitose religijose yra labai daug mistinių dalykų. Tokių pavyzdžiui, kaip... Aleksandras, zapytai, že buddhizme i kiekvienych religijų, kas dužo takých mističnych žečių. Na przykład. Pavyzdžiui, kaip, nu, ypač Tibeto buddhizme yra kaip gyvenimas po mirties. No, na przykład tibetanskim buddhizme, žičia po šmirčiai. Ir ten labai tiksliai aprašyta, net va, aštuonios stadijos, kaip žmogus pereina tas visas aštuonias stadijas. Tam bardzo dokładnie wszystko opisanie, tych 8 etapów, jak przechodzi tych 8 etapów. Ta prasme, kad tie visi mistiniai dalykai, nu, paprastu tuo mažuoju mūsų protu, nu, yra nesuvokiami. Te mistyczne rzeczy, oni naszym tym małym umysłem są niezrozumiałe dla naszego małego umysłu. I to dlatego chciałem paklausti klausimą tokį. Jūs vis tiek esat buvę sutikę daug įvairių žmonių. Kokia jūsų nuomonė, ar jūs tikit, pavyzdžiui, nu, jeigu konkrečiai, ar tikit reinkarnaciją? O jeigu taip, tai kodėl? Tai ja. Iš kur jie gavo tą informaciją? Dlatego ja chciałem zapytać, bo wspólna spotykałeś dużo ludzi i tak dalej. Czy wierzysz na przykład w reinkarnację? Jeśli tak, to dlaczego? Czy dostałeś taką informację? Już kurie gało tę informację. Tak, wierzę w reinkarnację. Tak, w jakiej reinkarnacji?
Przed chwilą byłem Andrzejem słuchającym Twojego pytania, a teraz jestem Andrzejem odpowiadającym na Twoje pytanie. Prieš akimirką buvau Andrzejus, kuris klausė tavo klausimo, o dabar esu Andrzejus, kuris atsako į tavo klausimą. To jest reinkarnacja. To yra reinkarnacja. W taką wierzę. I tokie tikiu. Okay? Nie musisz wierzyć w żadną inną. Nie būtina tikėti jokie kita. Po co ci wiara w reinkarnację? O kam to jest tikėti reinkarnacja? Czy reinkarnacja jest, czy nie jest, to nie ma żadnego znaczenia. A reinkarnacja yra, ar jos nėra, iš jų tai neturi ypatingos reikšmės. W Zen podkreślamy urzeczywistnienie tego, co nie ma życia ani śmierci. Zen yra pabrėžiama, kad nėra nei gyvenimo, nei mirties. Okay. A więc jest pewien słynny wiersz, który powtórzę po raz, nie wiem. Yra vienas žymus eilėraštis, kurį pakartosiu gal kokį tūkstantąjį kartą. Ale może nie wszyscy go słyszeli. Bet gal ne visi jas. Jest powiedziane, że przychodzenie z pustymi rękami, odchodzenie z pustymi rękami, to jest ludzkie. Yra toks eilėraštis, reiškia, atėjimas tuščiomis rankomis, išėjimas tuščiomis rankomis, to jest žmogiška. Gdy się rodzisz, skąd przychodzisz? Kai gimsti, iš kur ateini? Kiedy umierasz, dokąd odchodzisz? Kai miršti, kur iškeliauji? Życie jest jak pojawiający się na niebie obłok. Gyvenimas yra kaip atsirandantis danguje debesis. Śmierć jest jak obłok, który znika z tego nieba. O mirtis yra kaip debesis, kuris išnyksta. Przychodzenie, odchodzenie, życie i śmierć są również takie jak to. Atėjimas ir išėjimas, gimimas ir mirtis yra būtent tokie kaip tai. Ale jest jedna rzecz, która zawsze pozostaje czysta. Wytrawionas dalykas, kuris išlieka tyras. Jest czysta i jasna, niezależna od życia i śmierci. Yra tyras ir aiškus, nepriklausomas nuo gyvenimo ir mirties. A więc co jest tą jedną jasną i czystą rzeczą? Kas yra vienas, tas vienas tyras ir aiškus daiktas. A więc ten wiersz zasadniczo, można powiedzieć, ma dwie części. Tas eilėraštis turi dvi dalis. Pierwsza pokazuje ci, że wszystko się nieustannie zmienia. Pirma dalis rodo, kad viskas nuolat keičiasi. Gdy zobaczymy, spojrzymy na obłok na niebie, zobaczymy, że on ani na chwilę nie pozostaje taki sam i zmienia się zgodnie z przyczyną i skutkiem. Każda kolejna faza, następna faza obłoku jest inkarnacją poprzedniej. Ale nie ma tam żadnej substancji jednocześnie. Jeigu stebėsime debesį, matysim, kad jis visą laiką kitime yra. Jis plaukia ir kartu jis visą laiką keičia savo formą. Bet kartu yra tiesinys to buvusio debesies ir persikūnimas to buvusio debesies. Mm-hmm. Bet kartu tam nėra jokios substancijos. Na przykład kiedyś byłeś takim małym chłopczykiem. Kažkada buvai toks mažas vaikiukas. Wezmę. Teraz jesteś już dojrzałym mężczyzną. Jesteś dobry, to jest blendy zwierz. Kiedyś będziesz starcem. Musi po to synukać. Okay. Czy ten mały chłopczyk i ten starzec, to, którym będziesz, albo ten, którym jest teraz, to jest ten sam? A to jest mały wejkas i ta, z którym był synukas, albo ta, z którym jest dobry, a teraz ta spacer z kiftingi. Okay. A więc to jest reinkarnacja. To jest reinkarnacja. Okay. Nie ma sensu się nią zbytnio zajmować, ponieważ nie znajdziesz tam ani tożsamości, ani różnicy. Nie reikalowałby ja ginę, to jest tam nie raz nie tapatybės, nie to jest skieszymy. Przepływ warunków. To jest tak sąlygų keitimasis. Więc w wędrówce tego naszego życia nakładamy na to jakąś ideę ja. I wydaje nam się, że ja istniałem 20 lat temu, to samo ja istnieję teraz i będzie istnieć kiedyś tam. Ale nie możesz znaleźć niczego, czym jest to ja. Tiesiog yra tas kitimas ir mes ant jo užėdom tą aš. Ir sakom, kad aš buvau prieš 20 metų, aš esu dabar, aš būsiu po 20 metų. Ir kad tai yra kažkas stabilaus tame kitime. Bet jeigu pradedi gilintis, tai to aš tai nėra. A więc to, co znajdujemy, to jedynie przepływ i nietrwałość. Vienintelis tai, ką mes atrandame, tai būtent, kad tai praeina ir kartu tai yra nestabilu. A więc gdy uświadomimy sobie to, zobaczymy to, możemy popaść pewnego rodzaju melancholię. Bet kai labai tai įsijausim, tai irgi galim pakliūti į tokią melancholiją.
Okej, więc to jest trochę nihilistyczna wizja ludzkiego życia. To jest trochę takie nihilistyczne, aż mogą z gyvenimo wizję. Dlatego mamy tą drugą część tego wiersza, która mówi, że poza tym całym pojawianiem się i znikaniem, przychodzeniem i odchodzeniem, jednak jest coś. Ten wiersz nazywa tą jedną jasną, czystą rzeczą, niezależną od życia i śmierci. Ką eilėraštis vadina aiškiu ir tyru daiktu, nepriklausomu nuo gyvenimo ir mirties. Oznacza to, że gdy twoje ciało się rodzi, reiškia, kad kai tavo kūnas gimsta, czyli inkarnuje się, dosłownie, įsikūnija, ta rzecz się nie rodzi i nie inkarnuje. Tai tas dalykas jis nie gimsta ir neįsikūnija. Gdy twoje ciało umiera, czyli twoja inkarnacja wygasa, kai tavo kūnas išmiršta, ta rzecz nie wygasa, nie znika. Numiršta, kai tavo kūnas numiršta, tai tas dalykas neišnyksta. Odnalezienie tej jednej jasnej, czystej rzeczy jest istotą i sednem naszych duchowych poszukiwań, naszej praktyki. Ir atradimas to tyro ir švaraus daikto, tai yra mūsų praktikos esmė. Dlatego Zen pokazuje nam, nie przywiązuj się do tego, co pojawia się i znika. Dlatego Zen nas mu narodu i tego, nie przysyrysz prie to, kas atsiranda ir išnyksta. Nie ma sensu chodzić do wróżki i pytania siebie, jakie było moje poprzednie wcielenie. Nie reikia eiti pas burtininką ir klausti, koks buvo mano praeitas gyvenimas. Może byłeś sprzedawczynią kartofli na targu. Gal buvai bulvių pardavėja turbūt. A może tak jak większość osób, kobiet, które idzie do wróżek, to słyszy, że było prawdopodobnie z tą królową Kleopatrą, prawda? A mężczyźni Juliuszem Cezarem. Buvo moterų, kurios eina pas burtininkės ir klausia apie praėjusį gyvenimą, tai sako, dažniausiai išgirsta, kad buvo karalienė Kleopatra, o vyrai tai, kad buvo Julius Cezaris. Vychodzą bardzo szczęśliwi. Ir tada išeina labai patenkinti. Vruška też jest bardzo szczęśliwa. O burtininkė irgi yra labai, labai laiminga. A więc to strata czasu. Tai yra įkvojimas laiko. Urzeczywistni swoją esencję. Suvok savo esmę. Wtedy odnajdziesz również swoje miejsce w tym świecie nietrwałości. Czyli ta esencja twoja znajdzie swoją właściwą funkcję. Tada atrasi, kiedy atrasi savo esmę, tada atrasi savo vietą šitame netvariame pasaulyje. Tai yra tavo ta esmė, atras suvoks pilnai savo funkciją šitame netvariame pasaulyje. Pewien mis zen, Hyobong. Vienas zen meistras Hyobongas dał pewną bardzo kompaktową, taką esencjonalną mowę na ten temat. Pasakė labai kompaktiška, tokia labai esminė kalba ta tema. Wszystko w tym świecie pojawia się i znika. Jest pojawianiem się i znikaniem. Viskas šitame pasaulyje yra atsiradimas ir išnykimas. Ale to pojawianie się i znikanie, skąd ono pochodzi? Bet tas yra atsiradimas ir išnykimas, iš kur jis atsiranda? Wszystko pochodzi z pierwotnej ciszy, czy z pierwotnej nieporuszoności. Stillness is a moving, something like a moving, the same with silence. Silence is lack of sound, but stillness is something unmoving. Reiškia, viskas atsiranda iš tylos ir tokios nejudrumo būsenos. Ramybės. Ta cisza, ta nieporuszoność jest substancją. Ta tyla i ramybė yra substancija. Jeżeli osiągniesz tą substancję, jeigu pasieksi tą substancję, pojawianie się i znikanie stanie się prawdą. Atsiradimas ir išnykimas taps tiesa. I możliwa będzie również właściwa funkcja pojawiania się i znikania. Ir tada bus įmanoma teisinga funkcija atsiradimo ir išnykimo. To jest nasza praktyka. Tai mūsų praktika. Okay. Osiągnij substancję. Pokazujemy ją tak. Pasiek substancja. Pierwotny punkt. Pirmin staszka. To jest punkt. Gdy się urodzisz, skąd przychodzisz? Kada gimstisz, kur ateini? Tak jest. Kiedy umrzesz, dokąd pójdziesz? Kada numirsi, kur nueisi? Tak jest. Gerai. Czym jest to miejsce, z którego powstają wszystkie rzeczy? K- k-
kas yra ta vieta, iš kurios atsiranda visi daiktai? Tak jest. Gdzie jest to miejsce, w którym wszystkie rzeczy znikają? O kur yra ta vieta, kur visi daiktai išnyksta? Tak jest. A więc to nazywamy substancją. Okay? Tai vadiname substancija. Następnie, gdy osiągniesz to, naprawdę, medytacja oznacza wchodzenie coraz głębiej w ten stan niestworzony, w ten stan pierwotnej pustki, w którym wszystko staje się jednym. Meditacija reiškia įėjimą į tą pirminę tylą, pirminę ramybę, kur viskas tampa viena. Tada, kai rozlega się čukpi, tada, kai išgirsti čukpi, osiągasz właściwą funkciją. Tada, taip sakant, pasieki tą teisingą funkciją. Wiesz, że czas pójść do kuchni i przynieść posiłek. Žinai, kad laikas eiti į virtuvę ir atnešti maistą. Tada ta substancija nieustannie podąża za funkcją, czyli za właściwym momentem. Za naszym zobowiązaniem wobec tego świata i wszystkich istot. Tada ta substancija, jinai pati seka ta teisinga funkcija, o teisinga funkcija reiškia yra tam tikros pareigos šitam pasaulyje. Oznacza to również właściwie się reinkarnować z chwili na chwilę. Tai reiškia, kad iš tikrųjų tai reiškia tokį reinkarnavimą, sakykime, pasiekti. Oznacza również to właściwie umierać z chwili na chwilę. I pati, kad to reiškia ir mirti iš kiekvieną akimirką iš. Okay. Umierać znaczy zostaw to. Czyli żegnaj. A rodzić się oznacza witaj. Nasze całe życie powinno być takie jak to. To jest właściwa nauka reinkarnacji. Nie znam innej. Na pewno nie znam lepszej. Bardziej praktycznej. Na czym polega siła i wielkość buddyzmu? Kame yra jėga ir didybė budizmo? Na tym, że on pierwotny buddyzm i w Zen mamy to zrywa z jakimiś jałowymi spekulacjami natury metafizycznej. Buddyzmas nutraukia ryšį z tą visą metafizyczną spekulacją. Okay. A więc jak bardzo byśmy się nie starali, nie pojmiemy tego. Ginta już powiedziała, nie możesz tego zrozumieć, ale możesz tym się stać. I to jest właśnie to, co robimy w Zen. To bardzo praktyczne podejście, duchowość praktyczna. My nie galime to suprasti, bet mes galime to tapti, kaip Ginta sakė. Tak historycznie jeszcze rzecz biorąc, to Zen ma bardzo bliski związek z taoizmem. W taoizmie nie było zbyt wiele miejsca na naukę o reinkarnacji. Zen ma bardzo silny posmak chińskiego praktycyzmu. Jeigu taip istoriškai žiūrėti, tai Dzenas turi labai daug su daosizmu, iš tikrųjų. O daosizmas, tai jis nelabai ten apie reinkarnaciją nekalbėjo. O tame yra labai daug, tame daosizme, tokio kinietiško praktisizmo. Praktiškumo. Są tradycje również buddyjskie, które wiele piszą o różnego rodzaju stanach samadhi i cudownych mocy. Yra daug tokių budistinių tradicijų, kur ten daug rašo apie visokie samadhi būsenas, apie visokie stebuklingas galės. Ale jeden ze słynnych praktykujących, głęboko oświeconych ludzi, tak zwany mistrz, człowiek świecki, Pang, layman Pang. Vienas yra toks... Vyrokas stai. Vienas toks pasaulietis, nušvytės, Pangas. To nasz wielki patron, bo był człowiekiem świeckim, uważany był za jakieś wcielenie Vimalakirtiego, czyli Vimalakirti też był świecki. Pangas, to jest mūsų globėjas, nes irgi buvo pasaulietis, ir jis buvo įsikūnimas, vylimas... Vimalakirti. Kuris irgi buvo pasaulietis. Tak, a więc ten layman Pang powiedział bardzo krótko na temat cudownych mocy i samadhi. Pasaulietis Pangas labai trumpai pasakė, bet tas stebuklingas galės ir samadhi. Powiedział cudowne moce i najgłębsze samadhi. Rąbanie drewna i noszenie wody. To jest Zen style. Sakė stebuklingos jėgos ir nuostabus samadhi. Tai yra malkų kapojimas ir vandens nešiojimas. Oznacza to, jeżeli twoja praktyka, twoje urzeczywistnienie nie przeniknie każdej cząstki twojego codziennego działania, to jest kompletnie bezużyteczne.
jeigu tavo praktika, tavo realizacija nepasiekė tavo, tavo reiškia, kiekvieno aspekto tavo kasdieninio gyvenimo, tai ta praktika bezużyteczna. Bezużyteczna praktyka. Tak, taka, taka praktyka. Taka nauka jest zupełnie. Toks mokymas ir visai bylo. Kiedyś do mistrza Zen Jodzu przybył pewien mnich, pokłonił mu się i powiedział: mistrzu, właśnie przybyłem do twojego klasztoru. Proszę, poucz mnie. Pas maestro Jodzu atėjo vienuolis ir jisai sako, atėjo į tavo vienuolyną, mokytojau, pamokyk mane. Jodzu nie wygłosił mu żadnej abstrakcyjnej nauki. Jis neįsidėjo jokios metafizinio mokymo. Tylko uderzył jego umysł. Tik tai sudavė jam į jo protą. Jadłeś śniadanie? Ar valgiai pusryčius? Tak, jadłem. Taip, valgiai pusryčius. A więc jeźdź umyj swoje miski. Taip, ty nusiplauk savo bliūdžius. Mnich. Ir vienuolis pasiekė na świecie. To jest sen. A więc cały czas pamiętaj, jak twój umysł jest bardzo uważny, przytomny. Cały czas twoje oświecenie jest właściwie, twoja reinkarnacja. Właściwie się odradzasz w tym. Kiedy tavo protas yra budrus, tai tavo reinkarnacja yra sėkminga ir tu teisingai atgimsti visą laiką. Jeszcze jakieś pytanie? Prie to pačio galiu truputėlį dar pratęsti. Ai, neklausiu. Gerai tada. Ne, trumpu. Prie to pačio, kadangi jis tik tai tada ką tie tibetiečiai ten ieško vis Dalai Lamos reinkarnacijų, ar jie niekai susima. Zapytaj tibetiečiai. Ja nie jestem tibetiečiem. Aš nesu tibetietis. Nie, to nie jest na próżno. Tai nėra tuščiai. Papież Kościoła Katolickiego też nie mówi na próżno. Papież sobie niekawo tuściej. Okej, więc każda nauka jest palcem, który wskazuje księżyc. Kiekvienas mokymas yra kaip nuoroda, kaip pirštas rodantis į mėnulį. A więc zwróć uwagę, czego Dalai Lama naucza najbardziej. No, atkreipk dėmesį, ko Dalai Lama labiausiai moko. Dalai Lama najwięcej czasu poświęca na nauczanie etyki. Dalai Lama najwięcej dėmesio skiria etikos mokymui. Jeżeli te nauki pomagają stać się lepszą istotą ludzką, to są wartościowe. Jeigu te moksle padeda tapt geresnių žmogumi, to jie yra vertingi. Jeżeli nie pomagają, wtedy są kompletnie bezużyteczne. O jeigu ne padeda, tai tada jie yra. Więc każdy język religijny operuje pewnym systemem symboli. Kiekviena religijna kalba operuje tam tikrą symboli systema. A więc gdyby te wszystkie bóstwa, Allah, jego prorok, jego aniołowie, Chrystus, Najświętsza Panienka, wszyscy święci, wszyscy tybetańscy święci, wszyscy jacyś tam inni, mieli być prawdą, to by wszechświata zabrakło. Jeigu visi ten Alachas, visi ten šventieji, Kristus, Buda ir taip toliau, jeigu jie būtų, jeigu oni byli by... Tak, že všechšvieta by dali, miejsce by dali. Jeigu iš tikrųjų būtų. Jo, jeigu jie būtų iš tikrųjų, tai tada jam tos visatos pritrūktų. I pravdopodobnie mielibyśmy do czynienia z niekończącą się niebiańską świętą wojną. Ir turėtumėm reikalų su nesibaigiančiu dangišku šventu karu. Ale to jest wciąż ta sama woda. Bet tai yra tas pats vanduo. Tylko w różnych butelkach i różne naklejki na jis. Tai yra tas pats vanduo, tik tai supilsi tai skirtingus buteliukus ir kitokias etiketės. Jedni mówią, jest reinkarnacja, nie ma reinkarnacji. To mam pytanie. Bo czekaj, to... Bo tutaj było pytanie od kiedy. Ja mam w naszych regułach świątyni jest bardzo ważna nauka. Kiedy słuchasz słów mistrza Dharmy, czy mistrza Zen, czy Lamy, nie przywiązuj się do jego słów, ale przenikaj prawdziwe znaczenie jego nauki.
nauczania. Mūsų šventyklose, šventyklos taisyklėse yra labai svarbus žodžiai, kad kai klausai Karmos kalbą, tai neprisirišk prie mokytojo žodžių, bet įsigilink į mintį jo mokymą. Na przykład, mamy Kwan Sembosa, obraz Kwan Sembosa. Pavyzdžiui, turime Kwan Sembosa paveikslą. Piękna pani, odziana w klejnoty i drogocenne szaty. Graži moteris aprengta brangiais drabužiais. Z taką brangakmenį. Buteleczką jeszcze. Z buteleczką. Jakiegoś tajemniczego eliksiru. Turins. Wierszówką. Z takiego buteleczką paslotkingu eliksiru. Okay. Czasem tego Avalokiteśvara przedstawia się jeszcze w dodatku, że ma 1000 oczu i rąk, wiele głów, jedna piętra głów jedna na drugą, każda ma po kilkanaście oczu i wiele rąk. Kartais dar tą Avalokiteśvara vaizduoja su 1000 akių ir 1000 rankų, reiškia daug galvų viena ant kitos, tam labai daug akių ir paskui labai daug rankų aplinkui. Ale niektóre obrazki pokazują ją jako taką najświętszą panienkę, prawda, chińską. O wiele kaip tokie medialne. Że przez omyłkę, jak jakaś babcia nie dowidzi, to mogę sobie powiedzieć o kad per klaidą kokią nedamatantį bobutę gali prie kūdės pakabinti, būtų kaip mergelė Marija. A więc pytam Cię, jaka jest pierwotna twarz tej Kwan Sembosa? Koks yra pirminis veidas Kwan Sembosa? Sitting in front of you. Sėdžiu prieš tave kalbosi su tavim. Siedzę naprzeciw Ciebie i rozmawiam z Tobą. Ale to nie jest jeszcze kompletna twarz Kwan Sembosa. Mm-hmm. Ty nie Kwan Sembosa. Ktoś ma lepszą odpowiedź? Kogo tu to powiedzieć? No, jak mogę Ci tak, powiedzieć? Tak, bardzo dobrze. To jest prawdziwa twarz Kwan Sembosa. Ten umysł, który w tej chwili szczerze pyta. To jest protest, który znosi dzień klausy. Pyta serce. Klausy się w dymieli. Jak pomóc? Co jest wadzieć? Kasko by sam głosu. Tere kwan sam głosu. To jest jedyne znaczenie religii, w które wierzę. Tere wienintele wikśmie religii. Dalej już czy zimne skały ateizmu. Marmoja odejra tyktej autors ateizmu uolas. Panie, čia labai daug klausimų, bet aš turiu tokį asmeninį klausimą, iš tikrųjų, ir čia visi vyrai patinka, blondinė man atleisė. Jis ten blondinka suprašom. Man tas klausimas yra apie patį tą metodą, aš jau šiek tiek laiko sėdžiu, medituoju, ir aš pradėjau galvoti tas klausimas, kas aš esu, ir pats atsakymas. Atsakymas, toks iškelimas klausimas pačiai sau ir tikėjimas atsakymu iš savęs. Як це о практиці, бо так ще з тим питанням, ким єстем, і якби з щебі то питання якби винужеше, і є свя, і мусиш вірити в те, що з щебі та відповідь появиться, mm-hmm. Як то є. Ну, ілля мето, що, ну, то просто, аж, як ілля мето, то відповідь кашки буду не гауна, що нет, не безпитику гау, бо теж тільки те, що пройду голову, голову, та з методом не тінка, нас є роман попрощався. I dlatego ja już wiele lat pytam, kim jestem i ta odpowiedź nie pojawia się. Ja pytam, ja mam takie pytanie, może ta praktyka nie jest dla mnie dobra, może coś zmienić trzeba. I z jūsų kalbos tas kaip tikslas būtų buvimas geresniu žmogu, kaip siekiamybė tokia, ir yra tekę susipažinti ten, sakysim, su kitom tom praktikom. Kitose praktikose daug yra to tokio pasikliovimo kažkokia aukštesnė jėga. Ir kaip malda tokia ir ėjimas iš tos aukštesnės jėgos atsakymo. Lietuvai, jak mūgilas, ono, tai praktice, že to jak būtų došenčia provažiu, to ja tež znajoma z innymi gatunkami praktiki. Na przykład jest, gdzie na przykład prosiš jakiejś vyššej šyly i ta vyššia šyla pomaga vtedy, no či jak. Ar tas budizmas ir tas toks siekimas tuštumos kažkokio savęs, ar tai nėra kažkoks egoizmo sustiprinimas mano? Mogi či ta toks susitelkimas į save ir nežinau, kažkas man čia nukrikuosi. Koncentracija na sobie, na pustę, to nie jest zvinkšanė svojego egoizmu. Klausimas būtų, kaip budizme yra, vat aš nelabai suprantu tos vietos, daug kur teko skaityti, bendrauti su budistais, jie kažkaip neigia tą dievo buvimą. Ar aš teisingai suprantu, ar budizme yra dievas? Ir iš esmės, aš esu skaičius ir pačios Sung Sano knygą, ten rašo ir apie demonų, ir apie kalkanųjų dvasų, ir apie dievų kažkokius tai sferas.
Ir, nu, tiesiog, vat, gal Dievo tokios aukštesnės jėgos klausimas ir budizmo santykis su... Jak z tym Bogiem? Czy jest Bóg? Bo moi buddyści nie mówią, mówią, że nie ma Bogu, a z desencyjnym krzyżem piszą o demonach, o tam, o różnych tych. To jak to, jak to jest? Jak ten stosunek? To jak tutaj? Więc ty pytasz siebie, czym jestem? To i tu klausi teraz, kas jeszcze su? Masz taki czuł ciele, szybko. Ciele, a więc ja pytam siebie, czym jesteś? Aż teraz klausi, kas to jest? Kas tu jest? No, aż turėčiau tai padaryti. Ja musiał tak. Okej, ale... Такие сакины, сакины села. Села, сакины села. А я там душа. Ну. Кашхоке вот. Душа? То есть села. Soul. Yes. А что то есть душа? Kas yra ta siela? Čia jūs mane veda prie to paties, kad jūs mano sakomėte apie. Mūvėje, ty provadžiš mėje do tego, že na mne narzucaš to odpovedžiamės. Nie, ja pytam ciebie, bo to, ja chcę, ty mi odpowiadasz, ja nie rozumiem twojej odpowiedzi, więc pytam dalej. Co nie. To jest dusza? Nie, aš nie pelnę to sakomėte, aš tiesiog klausiu tavęs, o kas yra ta siela? Kažkoks neapčiopamas dalykas, kaip kažkoks energijos, nežinau, virsmas, dėjimas, kažkur kažkas patogiai. Jakaś rzecz, jak to powiedzieć, nieomacalna, jakaś energia, jakaś... Czy... No ale co to jest ta energia? No to jest jaka ta energia? Nie, to nie chcę na to powiedzieć, mówię. Okej, to skoro już nie wiesz, czym ona jest, to powiedz mi chociaż, gdzie ona jest. Ty pasujesz, kurina jera, jak na sobie kastę jera. Kurina jera. Gdzie? Ja też w dobie czy na zewnątrz ciebie? Bet tavo viduje, tavo išorėje. W tobie czy na zewnątrz? Wewnątrz, no ma czy na zewnątrz? Ma, myślę, że tam gdzieś w środku. Ale w którym miejscu? Krewie. Tam w środku masz płuca, płuca, wątrobę, serce, mówi tam, szóstkę. Mówi chyba tam koło serca. Koło serca, okej. Okay. I ona tam mieszka, tak? Ja nie wiem, Gilana to się bierze, nie? Okej, okay, ale to ta dusza jest bardzo biedna. Biedna jest tak, ale wark się to. Ona jest zamknięta tam. Nie takie już delite. Ona nie może widzieć nieba. Nie ma to ten głos. Nie może wyjść na zewnątrz. Nie gali się ciszy. Okej, to właśnie dlatego uczymy nie wiem naszej szkoły. Ty do to nas moko nie znał. Jeżeli mówisz dusza, wtedy co? Ja jego na taką siłę, to jest taka cisza. Tyle. Nie wiem. Nie znam. Nie wiem, to nie chodzi tylko o nie wiem intelektualnie. Prawdziwe nie wiem, to jest cisza. Przed myśleniem. Teraz nie znam, to nie jest to intelektualne z nie znam. Zanim pojawi się myśl, jest cisza. Nie znam, to jest takie tyle, rami bez busana. Prieš atsirandant minčiai yra tyla, ramybė. Zen też używa pewnych nazw, na przykład mówi pierwotny punkt. Zen taip pat vartoja tam tikrus pavadinimus, pavyzdžiui, pirminis taškas. Ale zaraz tłumaczy, spokojnie. Bet tu aiškina paskui, ramiai. Okej. Mówi, ktoś może nazwać pierwotny punkt Bogiem. Kažkas tą pirminį tašką gali pavadinti Dievu. Arba Buddha. Arba Buddha. Arba Absolutem. Arba Absolutu. Arba Dharmakaya. Arba Dharmakaya. Šunyata. Vėl Šunyata. Universalną energiją. Universalią energiją. Universalną świadomością. Universalią samonę. Duszą. Siela. Okay. Ale ten pierwotny punkt jest przed myśleniem. Bo tas pirminis taškas yra iki mąstymo. Przed myśleniem nie ma nazwy, nie ma formy. Iki mąstymo nėra pavadinimo ir nėra formos. A więc język tam nie ma nic do roboty. Tam nėra ką veikti liežuviui. Kiedy otwierasz swoje usta, popełniasz błąd. Jau kada išsižioji, jau klaida. Okay. A więc jeżeli naprawdę masz nie wiem, jeigu tikrai turi tą nežinau, prawdziwe nie wiem, tikra nežinau, tam nie ma również miejsca na żadne ego. Ten nie robię to z ego. Więc jak możesz budować swój egoizm na tym? Ty byli anto z takich całych. Prawdziwym nie wiem nie ma. Nie ma ego. Tylko nie, nie żyną. Nie ma egoizmu. Okay. Nie jest, tylko man. Jest tylko ta cisza, którą musisz przeniknąć. I radzi ty
ta tyla, którą ty teraz widzisz. Możesz, czy możesz zobaczyć swoje oczy? A gali pomodlić swoje oczy? Możesz? A gali? Jak? A gali pomodlić swoje oczy? No wiedzę, gali. To nie są oczy, to jest odbicie. Teraz spindis. Ja pytam ciebie teraz, czy możesz zobaczyć swoje oczy? Dobra, gali pomodlić swoje oczy? Nie. A więc skąd wiesz, że masz oczy? Bo już kuźnych, jak ty wiesz. No wiedzę, że masz. A czy wiedzę, że masz? Bo widziałem w lustrze. Tylko tak? To jest ty. Nie, od razu. Tak, poczepnieje. Mówi jeszcze, pomacałem. Aha. To jest jedyny dowód? A, i tam na dół, już to A, mówi do tego, że widzę cię. O, bardzo dobrze. A więc nie możesz zobaczyć swoich oczu. Nie gali pomodlić swoich oczu. Ale nie masz wątpliwości, że masz oczy. Bet nie abejoj, kad jest tu. A więc to jest, to, dlatego medytujemy. Dėl to medytuję. Ty pytasz, czym jest Bóg. Tu klausi, kas yra Dievas. John Lennon powiedział, to jest słowo, które się... Bóg to jest słowo, które składa się z trzech liter. John Lennon mówił, że Dievas yra trys raidės. Dusza to może słowo, które to się, słowo, które się składa z czterech liter. Siela, pavyzdžiui, kokie tam keturių. To wszystko nazwy, formy, słowa, to są wszystko iluzje. To yra visi tie pavadinimai, formos, žodžiai, to yra iluzija. W Zen możesz spotkać prawdziwą substancję, prawdziwą esencję tego. Dzen gali atrast tą tikrą substancję, esmę to, ką vadinam tej žodžiai. Kiedyś wydawało mi się, że tradycja żydowska jakby gdzieś na szczycie swojej swojej wiary, jakby ma Boga osobowego. Kiedyś rozmawiałem z pewnym Żydem, on mówi, nie, to jest absolutnie błędne. To, co my tam mamy na końcu, to jest nameless name, czyli bezimienne imię. Coś, czego absolutnie nie możesz dotknąć, dlatego nie można tego wypowiadać. Bo nie możesz tego wypowiedzieć. Aż z Żydu kalbėjau, no, kurie już pozistam Żydu religię, wysłuchaj galvojau, kad žydai tai irgi pačioje savo panteonų viršūnėje turi tokį asmeninį dievą. Tai kai aš kalbėjau, tai tas žydų išpažinėjas sako, kad ne, nesąmonė. Nes jų tas aukščiausias dievas tai yra toks bevardis yra ir jo apie jį negalima kalbėti iš viso. W niektórych tradycjach, w ich świątyniach, to najświętsze miejsce jest pogrążone w całkowitej ciemności. Musisz wejść w ciemność, żeby wejść do tego najświętszego miejsca. To oznacza, że musisz zostawić całą swoją konwencjonalną wiedzę i zanurzyć się w niebie. Yra jų ta švenčiausia vieta, yra visiškoje tamsoje, tam, kad prieiti tą švenčiausią vietą jų šventyklos, turėti visišką tamsą, tai yra palikti... Taip sakant, palikt visą tą konwencinį žinojimą. Gdy naprawdę to osiągasz i naprawdę to praktykujesz, kada tai tikrai pasieki, kada tai tikrai praktykuje, wtedy to nie jest jakieś narcystyczna kontemplacja samego siebie. Tai to nie raczej jakaś kutia narcystyczna savęs kontemplacja. Ponieważ to coś nie ma nazwy ani formy, jest nieskończone w czasie i przestrzeni i należy do wszystkich istot. Toliau, kad tai, ką kontempliuoji, neturi vardo ir pavadinimo, ir yra beribis laikė ir erdvė, ir priklauso visom būtybėm. To dlatego nasza praktika budzi w nas spontaniczne współczucie. Ir dėl to ta mūsų praktika žadina mumise tą spontanišką užuojautą. Ponieważ dotykamy czegoś, co jest takie samo w tobie, we mnie, w niej. Nes mes liečiame, kažką paliečiam tokį, kas yra... Budinga mums visiems, ką visi mes turime. Tu, aš, jinai, jisai ir panašiai visi. Możesz to nazwać spotkaniem z Bogiem. Gali tai pavadinti susitikimu su Dievu. Nasz nauczyciel Mizhen Sung San bardzo lubił pewien wiersz, który był napisany przez takiego mistyka chrześcijańskiego, Angelus Silesius. Mūsų mokslės Sungsanas labai mėgo tokį eilėraštį, kuris buvo parašytas krikščionių mistiko Angelus Silesius. Bóg, który jest czystą pustką, Dievas, kuris yra tyra tuštuma, stvarza się jako forma, susikuria kaip forma, stając się substancją, tampa substancija, światłem, ciemnością, ciszą i burzą. Šviesa, tamsa, tyla ir audra. A więc jak lubisz słowo Bóg, proszę bardzo.
Можеш практикувати зі словом Бог. Jeigu patinka žodis Dievas, gali praktikuoti su žodžiu Dievas šitoj salėje, nėra problemų. Jak lubiš inne slovo, можеш užiti inne slovo. Gali vartoti kitų žodžių. Tylko pamiętaj, wszystkie słowa są jak palec. Nie pomyśl, że wszyscy słowa to jest pirsztas. Jak się przywiążesz do słów, twoja podróż jest skończona. Bet kai prisiriši prie žodžių, tai tavo kelionė baigėsi. Jak użyjesz go jako drogowskazu, twoja podróż właśnie się zaczyna. Bet jeigu tą žodį naudosi kaip nuorodą, kaip rodiklę tam tikrą, tai tavo kelionė tik prasideda. A więc gdy pytasz siebie, czym jestem, mówisz, że nie dostajesz odpowiedzi. Kiedy klausi savęs, kas aš esu, sakai, negauni atsakymo. Ponieważ oczekujesz pewnego rodzaju odpowiedzi. Nes tu lauki tam tikro atsakymo. Ale wszechświat już ci odpowiada. Bet tau pasaulis jau atsako. Kiedy masz prawdziwe nie wiem. Kiedy turi tikrą nežinau. To jest to. Tada tai yra tai. Odcina całe myślenie. Tada nukerta bet kurį mąstymą. I twój umysł powraca do swojej pierwotnej czystości. Ir tavo mąstymą, tavo protas grįžta į tą pirminį, pirmapradį tyrumą. Która jest taka jak lustra. Kuris yra kaip veidrodis. Wszystko to jest twoje, to lustro to jest twoje prawdziwe ja. Tas veidrodis yra tavo tikrasis aš. Wszystko co się odbija w tym lustrze. Viskas, kas atsispindi tame veidrodyje. Również jest twoim prawdziwym ja. Taip pat yra tavo tikrasis aš. Ponieważ nie możesz oddzielić lustra od tego, co się w nim odbija. Tu negali atskirti veidrodžio nuo to, kas jame atsispindi. A więc wszystko to, co widzisz, viską, ką matai, słyszysz, girdi, dotykasz, lieti, wąchasz, užuodi, smakujesz, ragauji, wszystko to, co robisz, viską, ką darai, już jest tym. Jau yra tai. A więc już dostajesz odpowiedź. Ja gaunu atsakymą. Ale też chcesz jakiś specjalny odpowiedź. Bet tau reikia kažką ypatingą atsakymą. Żeby ktoś ci anioł ci przyniósł na tacy. Angel atneš ten podėkliukų raštelį su tokiu atsakymu. Ale on ci przynosi dużo więcej. Bet tau atneša žymiai daugiau. Jesteś w stanie to przyjąć? Bet ar tu gali tai priimti? Tak, utrzymuj czysty umysł. Išlaikyk švarų protą. Tada odpowiedź jest już przed tobą. Tada atsakymas yra prieš tave. To wszystko, co tak naprawdę przeszkadza ci tę odpowiedź zrozumieć, to są pewnie zniekształcenia i ruchy umysłu. Viskas, kas trukdo tau gauti tą atsakymą, tai yra tokios proto deformacijos. Ginta mówiła o neutralności. Ginta kalbėjo apie neutralumą. Czyste lustro jest neutralne. Švarus veidrodis yra neutralus. Ono już rozumie prawdę i pozostaje w harmonii z prawdą. Jis jau supranta tiesą ir harmoniją su tiesa. A więc problem jest tym, że my ciągle zniekształcamy, to się ciągle porusza. Problema, kad tai juda ir mes visąlaik deformuojam. To małe ja nie chcę odejść. Tas mažasis aš nenoriu išeiti. Wyświetlać jakiś kolejny film. Tau rodo dar vieną kažkokį filmą. Próbujesz, umysł jest jak niespokojna ręka. Cały czas próbuje coś chwycić. Protas yra kaip tokia nerami ranka. Jis vis kažką bando griebti. Teraz nawet się używa tych mal, tych koralików. Nie do praktyki, tylko to jest coś, żeby zabić, żeby ruch ręki. Netgi tas malas. Głód ręki. Naudojamas. Ranka, rankos bada, kad taip sakant pasodinti. Więc umysł tak samo, cały czas próbuje coś chwycić. Protas taip pat bando kažką. To jest największy problem. Tai yra didžiausia problema. To dlatego nie możesz usłyszeć odpowiedzi. Dėl to negali išgirsti atsakymą. Umysł całkowicie neutralny, całkowicie czysty. Protas yra visiškai neutralus, švarus. Lśniący jak zwierciadło bez granic, bez początku, bez końca. Jis yra kaip veidrodis, be ribų. Już jest odpowiedzią. Ir tai yra atsakymas. Trudno w to uwierzyć. Kresim, długo patikiet. Nie, szkołkiet mnie nie atakisim, to już masz po głosu. Ja pomyślę. Okej, jeśli musisz, to pomyśl. Ale to daleko cię nie zaprowadzi. Ja się wyskazuję. Raczej tylko nie wiem. Okej? Nie wiem. Bet geriau yra tik nežinau. Są ludzie, którzy przychodzą do szkoły, odchodzą ze szkoły, zmieniają szkołę, idą do innego miejsca, bo wydaje im się, że tam dobrze mówią, tam znowu coś obiecują, prawda?
Yra žmonės, kurie iš vieno mokyklo ten biškį paklauso, ten biškį paklauso, bet iš tikrųjų jie niekada nebus patenkinti. Ponieważ gdziekolwiek nie pójdą, mają w kieszeni ukryty klejnot. Nes kur nenueit, kišenai turi paslėptą brangaklį. Tylko nie przyjdzie im do głowy, żeby się pójść tu. Zamiast tego lepiej pójść tam. Tai jie eina kažkur kitur, o jiem nedaina, kad reikia tiesiog įsikišti ranką į kišenę ir išsiimti tą ranką. Znam ludzi, którzy ciągle zmieniają szkoły, praktykowali już wszędzie, gdzie tylko można. Žinau, kad žmonės, kurie visą laiką keičia mokyklas ir jie visur yra praktikavę. I wciąż nie mogą znaleźć. Ir vis neranda. Tak, na początku znajdują. Oh, this rush is great. Serce bije szybciej, ale blaka stybriał. Wkrótce się kończy. Bedgrid podoba i jest wszystko. A ja słyszałem, że on pali papierosy. A potem odgrywa z cygnetą. A że już ma trzecią partnerkę. Trzecią partnerkę. No, to nie jest to, nie. Ten człowiek nie może być prawdziwy. O, tam święty. O, jest. A więc są ludzie, którzy szukają ciągle, 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 ciągle. Yra žmonių, kurie vis ieško, 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 ieško. Kiedyś w Polsce była taka bajka o takim pan Hilary, który zgubił okulary. Lenkijoje buvo tokia pasaka apie poną Hilary, kuris pametė akinius. I szukał wszędzie. Jis ieškojo visur. Już policję chciał wzywać, już podłogę zaczął wzywać. Policję, jest grindis lupa. I biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? I nagle okazało się, że je ma na własnym nosie. Ale zdążył przekopać cały świat. Zdemolować własne mieszkanie. I nagle... O! O! Nie warto wajszyć niego. Trzeba zadbać o własny tyłek tylko, żeby Riga poduszka była odpowiedniej wysokości. Riga posrupin całą łóżko chodził, kad būtų tinkama pagalbė. Nic nie znajdziecie. Jest niego nieraz. Każdy już jest Buddą. Kiekvienas esat Buddha. Jest pewien Konga. Który mówił, że Buddha Detong Jisung siedział w sali dharmy przez 10 kalp. Ale prawdziwa dharma się nie pojawiła. I nie osiągnął stanu Buddy. Ciekawe dlaczego, co? Bo on był Buddha de Tong Jisung. Nie sygnał Buddha de Tong Jisung. A więc czy woda może stać się bardziej mokra? Przez polewanie jej? Zrobię tą herbatę bardziej mokrą. O, ciekawe, czy jest bardziej mokra niż była. A więc to, co praktykujemy, to oznacza stań się sobą. Tai, ką praktikuojam, iš tikrųjų, nes tapk savimi. Zrozum samego siebie. Supras save. Już jesteś kompletny. Jau esi tobulas. Zanim rozpoczniesz jakąkolwiek kultywację, mówi, jest w kompasie Zen, Vesasa Nima, już jesteś kompletny. Zen kompas yra pasakyta, kad prieš pradėdamas bet kokią dvasinę praktiką, jau esi tobulas. Ale tam powinna być druga linijka jeszcze. Bet ten turbūt dar vienas eilutė. Ale bez kultywacji. Bet be kultywacji. Nigdy ty tego nie zrozumiesz. Nie prawdaś ten nasilno. To dlatego mamy kiolcze. Czy to turim kiolcze? To są mnie. Albo i te różne specjalne brakty. O, ale się rozgadałem.
tai prisišnėt jam, tai dabar valanda. Kvotė tu fu. Galima klausimą dar? Jis iš čia jakiš pitanė? Ne, iš mėgų. Nošnį herbatį. Apie herbatą turėjau klausimą. W ramach swojej pracy lubię eksperymentować i przeprowadzałem takie eksperymenty, że na przykład dawałem do spróbowania kilku osobom tą samą wodę albo ten sam owoc, jabłko. Savo darbo metu mėgstu eksperimentuoti. Ir vienas toks eksperimentas buvo, kad keliems asmenims duodavau tą patį vandenį arba tą patį obolį. I co się okazywało, że ta sama woda albo ten sam owoc był różnie opisywany. Tas pats vanduo, kas paaiškėdavo, kad tas vanduo arba tas pats vaisius būdavo paskui skirtingai apibūdinamas. I tak się zastanawiam na temat tej herbaty. Jakbyśmy dali do posmakowania tutaj ludziom, to tak zakładam, że byłoby dużo różnych opinii na temat tego, jaka ona jest. Taip, ir dėl tos arbatos, jeigu mes dabar šitą arbatą duotumėm paragauti įvairiem žmonėm, tai būtų labai skirtingos nuomonės, apibūdinimai skirtingi tos arbatos. Tu moje pytanie, co jest w takim razie prawdą? Która prawda jest prawdziwa w tej arbacie? Mano klausimas toks, o kas yra tiesa? Kuri tiesa būtų teisinga? Każdy ma różną karmę. Kiekvienas turi skirtingą karmę. Widzimy, słyszymy. Matome, girdime. Ale chwilę później skakuje karma. Bet po to staiga išoka karma. To jest jak to i to i to. Tai yra kaip tai ir tai. Nie lubię tego. Nie mėgstu. Lubię to. Mėgstu tai. Okay. A więc każdy ma już indywidualną odpowiedź. Turi kiekvienas indywidualną atsakymą. A więc Amerykanie lubią Coca-Colę. Amerykiecie mėgsta Coca-Cola. Ale gdy dać im do wypicia herbatę ze zjemczałym masłem i solą, prawdopodobnie nie będzie im smakować, a ty będziecie z nią wspaniały. Bet jeigu jiems arbatą su pašvinkusiu sviestu ir puska, tai jiem nelabai patiktų, o bitiečiai sako nuostabu. Okay. A więc trochę tak z psychologii buddyjskiej. Sakant buddhizmo psychologijos požiūriu. A więc w nauce yogaczary jest nauka o ośmiu lub dziewięciu świadomościach. Jogačiarės mokyme yra mokymas apie 8 septynias sąmonės. No, pierwszych 5 to są świadomości zmysłowe, 6 to jest świadomość intelektu, która chwyta przedmiot i nazywa go, nadaje mu pojęcie temu, co płynie ze sfery 6 zmysłów. 7 świadomość to już gra, prawda? Lubię tego, nie lubię tego. To mi się podoba, to mi się nie podoba, prawda? To już jest świadomość bardzo... Mówi się, że jest podstawową siedzibą tego rozróżniającego ja. Ona lubi i nie lubi. Bardzo silnie uwikłana jest emocjonalnie. Przyciąga, odrzuca. Kategoryzuje. Poprzez emocje. Jeszcze raz powiedzmy. Pierwsze 5 to jest... Pierwsze 5 to są zmysły. Pirmos 5 to jest matymas... Pojęcie. Bet nie matymas, akis, litėjimas, skonis. 6 świadomość to jest świadomość, która chwyta obiekt mentalny, to jest intelekt, to jest świadomość, która rozróżnia. 6 sąmonė to jest intelekt, to jest ta, która griebe, intelekt, który skirsto. Ale tam nie ma lubienia i nielubienia. Gdy powiem, widzę drzewo i powiem drzewo, moja świadomość intelektualna powie drzewo, ale tam nie ma, że to jest dobre czy złe. To też jeszcze samo nie griebe, bo nie dalina i gara i bloga. Pavyzdžiui, matau medį. Ale moja świadomość dyskryminująca, 7,
bet septinta diskriminuojantį sąmonę. Povie... Lipa. Powie, no nie brzydka ta lipa, ale dąb jest lepszy. Wolę dąb. Dominujący samolot, posłuchaj, to nie bloga ta lipa, bet ażolas i regeria. A najchętniej to bym zobaczył palmę nad sobą w tym momencie. O 7 lat, ty pomodzicie w palmę. Okej, a więc on ta świadomość dyskryminuje. Lubię, nie lubię, przyjemnie. Mniej, bardziej, średnio, najbardziej, prawda, obrzydliwe. I dalej mamy ósmą świadomość, która jest magazynem nasion karmicznych. Ósma świadomość, nazywa się Alaya Vijnana. I aśtunta samana to jest taki sandylis karmicznych cyklów. I ta Alaya Vijnana gromadzi wszystko, co płynie do nas poprzez sześć zmysłów, intelekt i naszą świadomość dyskryminującą. Jinai viską kaupia, kas ateina per mūsų visas tas šešias sąmonės, intelektą ir tą diskriminuojantį protą. A więc wszystko, czego doświadczamy, staje się natychmiast osadzone w naszej głębokiej świadomości, nazywamy ją Alaya Vijnana, czyli magazynem pamięci. Viską, ką mes patiriame, mes sandėliuojame tame sandelija, tu karminių sėklų sandelija. I ta karma determinuje sposób, w jaki postrzegamy świat. Ta karma apsprendžia tai, kokiu būdu mes patiriame tą pasaulį. Czyli jeżeli pojawia się ktoś, jeigu kažkas pasirodo, kto ma na przykład twarz kogoś, kto cię w dzieciństwie zranił, kas ateina, kažkas pasirodo, kieno veidas yra panašus į to, kas tave vaikystėje įskaudino. Natychmiast nelūbiš go. Tu jo automatiškai jau pradėjau nemėgti. I bendžiš się zachowywał w stosunku do niego bardzo nieprzyjemnie. Nie bendžiš chciała wchodzić w kontakt z tą osobą, albo nawet dasz mu sygnały, że go nie lubiš. Albo nawet duosi ženkus, kad tau nepatinka ta žmogus. Ale być może ktoś inny przypomina mu ta twarz jego dobrotliwego tatusia, któremu codziennie przynosił lizaczki, zabawki, głaskał po główce i bardzo kochał. I mówi, ach, co za wspaniała twarz, zupełnie jak mój ojciec. Kitas veidas gal primins tėtį, kuris atnešdavo kiekvieną dieną saldainius, žaisliukų, ir tada tokį žmogų pamatęs, iš karto sakys, o koks nuostabus veidas. Ale ten człowiek nie ma nic wspólnego, ani z twoim tatusiem, ani z tym, kto cię zranił. Bo ty żmogu się nie udębę, który nie jest u tego tieczy, nie jest u tego, kas tobie jest kolejno. I syra to z kasyra. Ale twoja karma natychmiast rzutuje. Bo to karma już karto ją. I ta świadomość magazynująca, ta Alaya Vijnana, jest bardzo blisko połączona z tą dziewiątą świadomością Dharmakają, która jest absolutnie wolna od wszystkiego. I ona tylko odbija. Ir ta aštunta sąmonė yra labai tampriai susijusi su ta devinta sąmonė Dharmakaya, kuri yra visiškai laisva. Jak ta Dharmakaya? Dharmakaya, tai yra čista, volna, neuvarunkovana natūra, esencija. Čia yra laisva. Jak čista lustra, odbija visko taki žodis. Ale te świadomości bardzo blisko z sobą są połączone. Bet tos visos sąmonės tarpusiai labai arti susijungia. To dlatego, nawet gdy masz czyste odbicie, natychmiast wchodzi karma. To jest bardzo trudny moment. Netgi kai yra toks švarus atspindys, to i pat įlenda karma. To dlatego również, jak mówi de Sansa, kiedy dharma staje się silna, czyli to światło prawdziwej natury jasno świeci, karma pojawia się również z pełną jaskrawością. Dėl to desensinimas sakydavo, kada dharma tampa labai stipri, tai tada karma irgi išlenda labai aktyviai. Ponieważ one bardzo blisko siebie są. Nes jos labai aktyviai. Dlatego medytacja zawsze oznacza podwójny proces. Todėl medytacija reiškia dvigubą procesą. Coraz jaśniej świeci twoje światło, twojej prawdziwej natury. Kuo ryškiau šviečia ta tavo tikrosios prigimties šviesa. Ale z drugiej strony coraz jaśniej uświadamiasz sobie
swoją karmę, swoje uwarunkowania. Bet tada tu aiškiau pradedi matyti savo karmą, savo sąlygiškumą. Im jaśniej świeci słońce, prawdziwej natury, tym jaśniej świetnik cały, który mamy w sobie. Kuo ryškiau świeci saulė mūsų prigimties, tuo labiau matom tą šiukšlyną. I ten aspekt czyni naszą praktykę trochę trudną, okresem. Ir tas aspektas daro mūsų praktyką tokią truputį sunkią. Dlatego mówimy, że to jest praktyka przebudzenia. To nie jest rodzaj hipnozy. Rozluźnij się i wyobraź sobie, że jesteś na pięknej plaży i szumi dookoła morza. Czyż nie jesteś szczęśliwy? Ta praktyka, tej yra susijusi labiau su pabudimu, o nie su hipnoze, kur tu jauskis maloniai, atsipalaiduok. Jauskis tarsi gulėdamas jūros krante, ten ant saulės. Ta praktika przynosi ci prawdę. Ta praktika jest jakaś tiesa. To dlatego, gdy Buddha siedział pod drzewem Bodhi ostatniej nocy. Dlatego, kiedy Buddha siedział po Bodhi medziu, paskutinę naktį. Ostatniej nocy, gdy już prawie prawie był na drugiej stronie. Opadły go straszne wątpliwości. Zobaczył przed sobą jakieś straszydła. Mówi się, że 12 cór Mary się pojawiło przed nim, prawda? Czyli różne oblicza iluzji, prawda? Próbowały go wciągnąć. A już był prawie, prawie włos. Jau buvo visiškai arti, kai buvo nušvietimo paskutinę naktį, tai 12 Maros dukterų atbėgo. Nu, įvairiais pavidalais bandė jį įtraukti atgal. Nu, jį tokias baisus abejonės apėmė. Ir bandė jį įtraukti atgal į tą savo ranką. Ponieważ Buddha zobaczył cały umysł. Buddha pamatė visą savo protą. Ujrzał całą zawartość umysłu, nie tylko swojego umysłu, wszystkich istot. Ostatecznie zobaczył prawdziwą naturę. Nie zatrzymał się. To dlatego dla jednego woda będzie tym, a dla drugiego... Dlatego powiedziałem ci, ten moment... Ta to jest coś, czego nie mogłeś sprawdzić u swoich pacjentów. Moment doświadczenia jest nie do przeniknięcia. Moment bezpośredniego doświadczenia nie da się przeniknąć. Za szybko... Bardzo trudno jest oddzielić czyste doświadczenie od projekcji. Labai sunku atskirti tą tikrą patyrimą nuo projekcijos. Może jestem trochę dogmatyczny, ale uważam, że tylko medytacja może to zrobić. Gal esu per daug dogmatyškas, bet manau, kad tik medytacja gali tai padaryti. Albo proces prowadzony tak, że jest w stanie wydobyć czystą świadomość na powierzchni. Arba procesas, kurio dėka mes tą tyrą sąmonę savo ištraukiam powierzchni. Zrobiło się trochę taki akademicki wykład z tej akademia paskaita. Akademia buddyjska. Ale grzesnes praktikus nėra, kad tą patį pasiekti. Nie ma dwiejszy praktyki, żeby to samo osiągnąć. Jest! Już to masz. Ja u tej turi. Bardzo proste. Już twoje. Osiągnąć możesz w każdym momencie. Pasiekti tai gali kiekvieną akimirką. Ar čia možeš to utšimat? Bet ar gali išlaikyti? Ar čia možeš to užit? Ar gali tai panaudoti? Možeš. Gali. Daj sobie šansą. Tas Einstein povedžiau, osiągnąć ošviecenie, to bardzo łatwe. Sako, pasiekti nušvietimą yra labai lengva. Utšimat je, išlaikyti, jūs trochę trudniai. Jau yra sunkiau. Užit go, bardzo trudniai. Panaudoti i tej obejrzenia. Dlatego potrzebny jest trening. Tam ale zawsze masz swoje pierwotne oświecenie. Gdy twoja medytacja staje się silna, ten energia tego punktu, energia twojej prawdziwej natury bardzo zaczyna się wspierać. Ona staje się twoim przymierzeńcem. Ta energia wie. I zawsze możesz się znaleźć. Wysadę jak gali raz. Ale musisz praktykować. Bet reik praktikuot. Gal tada reikėtų su laza daužyti. Kiek čia vargensi? Jež
jeżeli musisz, to tak. Jeżeli nie dasz rady bez kija, to z tym poszukaj. Chociaż takie kiocze byłoby trochę trudne, co? Wyobraźcie sobie wszystkich siedzących. Bo takie kiocze były 40 sesji, chyba dużo pokiałem. Ale słucham? Koncept tylko. Okej, okay, no właśnie, ale jest taka praktyka u nas, kido. Cały czas walisz kijem, masz kłasem, bostar, kłasem, bostar, kłasem, bostar, kłasem, bostar, też tylko puch, puch, puch. Okej. Okay. Dla niektórych może łatwiejsze. Taki ciągał tylko jeden gest. Okej, a więc sam ten gest oczywiście nie ma żadnego znaczenia. Kłasta z gestu z natury gestu. Znaczy ma tylko instrumentalne znaczenie. No to i tak instrumentnie. Ważny jest umysł tego uderzenia. Jeżeli go osiągniesz, to musisz uderzać podłogę. Svarbu yra ta protas, protas. Jeigu jį pasieki, tai nereikia daužyti. Żeby obudzić ten punkt, mistrzowie Zen różnych czasów używali różnych środków. Kad tai pažadint, sužadint, įvairių laikų Zen meistrai naudoja įvairias priemones. A więc dopytano mistrza Zen Ninchi. Mistrzu, co to jest ta jedna rzecz? Jasne. Kai Ninchi klausdavo, kas yra tas vienas daiktas, tyras ir skaidrus. On tylko ka! Sakydavo. Gdy pytano mistrza Zen Kuji, co to jest ta jedna rzecz? Kuji klausdavo, kas yra tas vienas daiktas. Jest tylko taip, iškeldavo Krishna. Gdy pytano mistrza Zen Doksana, co to jest ta jedna rzecz? Kiedy Doksana klapsa. On natychmiast uderzał ucznia swoim kijem. Ten, czasem mistrz... I sudodawa mokin lazda. Czasem uczeń wchodził w drzwi i od razu... Mistrzu, ja jeszcze nic nie powiedziałem, dlaczego mnie uderzyłeś. Nie mam zamiaru czekać, aż zepsujesz tym swoim kupinkę. Tak, on nie syrosił laut, kiedy sugerin si wszystko sobie kupinkę. Okej, a więc uderzenie do Ksana. Pium. Palec kuci. Do Ksana. Ka! Linci. I w naszej szkole. Irmusu to jest ten sam punkt. To jest podstaszka. Okej. To są tylko narzędzia. Gdzie ty kierunki? Ważny jest twój umysł w tym momencie. Sorbu jak protas. Okay. To bardzo prosta droga. Już to masz. Już masz to narzędzie. Tera wypartas. To jest bezbramna brama Zen. Tera warty i bewarty Zen. Nie myślenie. Nie masz. Nie wiem. Nie zna. Okay. Zawsze wracaj przed myśleniem. I sobie widzisz i ta proty i masz. To jest jakbyś zapalił w ciemnej jaskini. Tyle ty tersi tam sobie polowej jedną świecę. Zielona żwaki. Wciąż jest tam ciemno. Tam są. I być może będziesz musiał zapalić jeszcze 1000 świec. Bet gal reikia 1000 żwaki. Ale pojawia się już zmiana jakościowa. Bet reikia kibiška. Pojawia się tam coś, czego nie było wcześniej. Ten atsiranda kažkas tokio, ko anksčiau ten nebuvo. Dlatego każdy, chociaż na jeden moment, miał to doświadczenie. I vienas, kuris. Viena trumpa akimirka turėjo šitą patirtį. Jūs osiognavo švietimą ir visvolio visi įstatų čia. Jau pasiekė nušvietimo ir išgelbėjo visas gyvas būtybės nuo kančios. Mimo to, wciąż musimy skończyć nasze odosobnienie. Nežiūrint to, mes turime užbaigti tą mūsų atsiskyrimą. Życzę vam owocnej pracy. Linkiu jums vaisingo darbo.